Hej, hej, witam Was. Jak widać, jeszcze zaspana, ale mówię, odezwę się do Was, bo dzisiaj, no dzisiaj dużo będę robiła. Dzisiaj jest olbrzym nadmiar pomysłów i obowiązków na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj jest sobota i jest robocza sobota. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że okazało się, że jest dzisiaj jest, słuchajcie, czekajcie, ja Wam powiem, który dzisiaj jest. 14 września, wybaczcie mi mój wygląd i mój głos, bo ja dopiero się wybudzam. Jest 14 września, czyli połowa września, a już są prawie wszystkie kalendarze adwentowe. Powiem więcej, wczoraj, nie, dwa czy trzy dni temu wyszedł kalendarz z Sephory i już go nie ma, jest niedostępny. Hit. Ale podobno będzie jeszcze. Więc do końca miesiąca podobno jeszcze będzie dostępny. Więc trzeba się czaić na kalendarzyk. No i tym samym nie kupiłam jeszcze paletki Nataszy Denony, tej najnowszej, bo nie opłaca mi się robić dwóch zakupów, w sensie dwa razy kupować, zamawiać, nie? Z Sephory wolę zrobić jedne, a porządne zakupy. No i tak to wygląda. Co? Jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj są olbrzymie plany, czyli przesadzanie kwiatków, zrobienie paznokci, bo dwa mi pękły. Zresztą w ogóle to nie są moje paznokcie, znaczy moje paznokcie. I ja co tydzień je maluję, bo na mojej płytce w ogóle to się nic nie trzyma. Więc teraz ten weekend mam plan zrobić sobie właśnie pazurki, takie już lepsze, dłuższe, na jesień. I co dzisiaj? Zupa dyniowa. I co jeszcze dzisiaj będzie? Pościel mi nie wyschnie. Słuchajcie, kupiłam pościel z Kory. Kupiłam pościel z Kory, tak? I nie wstydzę się tego głośno powiedzieć. Uwielbiam pościel z Kory. Kojarzy mi się z dzieciństwem, kojarzy mi się z domem. Z miłym i dobrym snem. Chyba mam katar. Bo czuję... Tak, mam. Przepraszam. To niedobrze. Dlatego mam taki głos. Co jeszcze? O, jeżdżę rowerkiem do pracy. Słuchajcie, mój stary rower był do niczego, trzeba było kupić nowy, bo ten stary trzeba by było go po prostu odmalować, ja nie wiem, jak zdrapać tą miedziuchę, czy co to jest, bo on stoi na dworzu, wiecie, my nie mamy piwnicy i on stoi na dworzu, ja nie miałam tego pokrowca. No i po prostu go trzeba będzie odświeżyć, ale sobie zrobiłam plamę, ale to nic. Tak, tak, pracuję. Czekajcie, ja muszę się wydmuchać. Dobra. Dobrze, czyli tak, czyli wychodzi na to, że trzeba polować na kalendarze. Ja dzisiaj będę polowała na Douglasa. Idę do Douglasa zamówić sobie kalendarz do sklepu, bo wiecie, jak mnie nie ma. Ja wolę być, jak przychodzi do mnie paczka, bo później będzie, że nie odebrałam. Wolę tego uniknąć. Odbiorę sobie w sklepie bez problemu. Słuchajcie. I bez żadnego stresu większego. Więc tak, na pewno Douglasa zamówię i na pewno chciałabym tą Sephorę. No, ale czy będę miała, nie wiem, czy mi się uda złapać. O reszcie kalendarzy, które bym bardzo chciała, nie będę Wam mówiła. I które wiem, które kupię, albo już kupiłam. Nie będę mówiła tutaj, bo chcę, żeby był taki, wiecie, zaskoczenie na vlogmasie. Tudzież na tym muszę naostrzyć sobie kredkę. Jestem nieprzygotowana, słuchajcie, po całym tygodniu pracy człowiek jest taki roztrzepany, nie? Mam. To znaczy, żeby nie było, że ja narzekam, nie o to chodzi, tylko wiecie, ja miałam bardzo długą przerwę między pracą
a pracą. I po prostu w pierwszym tygodniu nie byłam sama, bo był mój partner. On szykował śniadania, on robił obiady i tak dalej. I no i było super, no tak, umówmy się, bo to już jest mój drugi tydzień pracy. Właśnie się skończył. Mogę się tylko pochwalić, że zostałam pochwalona za swoje tam, wiecie, prace. Znaczy w ogóle za całokształt, można tak powiedzieć. Za całokształt to dostałam pochwałę i no po prostu, no ja wiem, nie wiem co mam wam powiedzieć. Ja jestem zachwycona, jestem zadowolona, jest w ogóle cudowna atmosfera, cudowni ludzie. Oni tak praca pracą, ale oni jeszcze między sobą tworzą taką jakąś taką wyjątkową relację. Nie umiem tego nazwać, ale nie umiem tego nazwać, słuchajcie, o może tak powiem, nie umiem tego nazwać, ale cieszę się, że będę jej częścią. I co jeszcze? Co jeszcze o tej pracy mogę powiedzieć? Że mam na rano codziennie, nie mam zmianowej. Będę robiła to, co lubię, czy będę pracowała z dziećmi, to jest chyba najcudowniejsze. Co jeszcze? O, na przykład, wiecie, o, dzisiaj co miałam robić, widzicie? I ja już jestem taka roztrzepana, tak. Będę sadziła kwiatki, zrobię paznokcie, ale to paznokcie chyba na koniec albo nawet w niedzielę, więc może to będzie vlog z 2 dni, bo wydaje mi się, że będzie długo. No, ale raz kiedyś mogę długi film wrzucić, także nie bez problemu. Dzisiaj idę do Douglasa, muszę zrobić prezent dla koleżanki, więc będę chodziła tam, kupowała. Mam pomysł, ale nie wiem, czy mi wszystko wypali. Co jeszcze? Co, te kwiatki? A zupa deniowa? Ale coś jeszcze? A, plakat muszę zrobić do szkoły. Do pracy. Plakat muszę zrobić do pracy. Już wiem. Tak. Bo był problem z drukarką. I zostałam poproszona o zrobienie. No i dla mnie to nie ma problemu, ja lubię takie rzeczy robić, tylko pytanie, czy mi to wyjdzie, wiecie, bo długo nie robiłam nic plastycznego, więc nie wiem, czy mi ta ręka nie ucieknie, ale mówmy się, makijaż to też jest jakaś tam sztuka, też trzeba o precyzyjnie tutaj kreskę, tutaj gdzieś pociągnąć, tu wypełnić. No zobaczymy, nie? Nie boję się rysowania, malowania, więc jak mi nie wyjdzie raz, to się zrobi drugi raz. Nie, to tylko kartka, to tylko kartka, nie ma co się tam przejmować. Tak, i jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, powiem wam, że w tym roku to jest taki wystrzał, słuchajcie, jest połowa września, a wszystkie kalendarze Sephora, Douglas, NYX, Rituals, Body Shop tylko nie ma jeszcze. No ale to wiecie, te Maybelline, L'Oreal, nie wiem jak herbatki stoją i kawy, ale bo nie wyświetla mi się to, ale powiem wam, że o no Lego Stasiowe, moje, no, Lego, no bo też mam syna wiadomo i on będzie miał, to wiem, że na początku września już był dostępny, że tam 9 września czy coś takiego można było kupić. Dla mnie szok. Szok, nie no, bez przesady, wiecie, ja byłam tutaj w tej naszej dużej, w tej dużej galerii. To dla mnie to był szok. Jak ja zobaczyłam, że te jesienne ozdoby super fajnie, no wiadomo, ale po jesieni jest jeszcze Halloween, a dopiero są święta. I ja sobie tak powiem, znaczy, no wiecie, wszystkich świętych to ja o tym wiem, tylko że na wszystkich świętych to w sklepach odzieżowych nie wystawią nam czego? Lampionów, nie lampionów, zniczy. Nie wystawią nam na półki tych zniczy, więc wystawiają ozdoby. Więc jeżeli wystawiali jesienne, mogliby te halloweenowe, a później dopiero świąteczne. A tak jak było widać, to były jesienne i świąteczne. Także także bardzo im się śpieszy, nam też się śpieszy. Nie wiem, czy im się bardziej śpieszy do wolnego, czy do nowego roku, ale... No ale nie ma co narzekać, nie? Nie ma co narzekać, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak, tak, jestem zadowolona. Wezmę łyka kawy, bo za dużo gadam. W ogóle ostatnio zauważyłam, że
Wiecie, jak się człowiek siedzi w domu i tam spotyka się ze swoimi jakimiś tam znajomymi, rodziną, rozmawia przez telefon wiele, wiele godzin, nieraz, niektórzy tutaj wiedzą, o czym mówię, to jest inaczej niż przebywanie między ludźmi. No i tam jest dużo ludzi i znaczy dużo jest nas wszystkich tam, bo oni nie lubią, ci ludzie, ta grupa ludzi pracujących tam, nie lubią, jak się mówi o kimś osobno. Oni są zespołem. Także ja jestem członkiem tego zespołu, no i my bardzo dużo, wszyscy bardzo dużo gadamy. I żeby się wbić i żeby coś szybko powiedzieć, no to naprawdę trzeba szybko mówić. I jak ja dużo mówię, znaczy ogólnie zostało okrzyknięte, że ja więcej mówię niż ten najwięcej gadający, więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale śmiali się z tego. Taka jest, nie? Wy mnie już trochę znacie, więc wiecie, jak to jest. Kupiłam kubek, znaczy dwa dokładnie, bo pod koniec września odwiedza mnie moja siostrzenica. Przyjeżdża do mnie, znaczy do nas na 2 dni chyba, jakoś tak. I tak sobie pomyślałam, są takie ładne te kubeczki, kupię 2 i będziemy sobie rano razem piły z nich kawki. Więc poszalałam i zakupiłam. Dobra, dzisiaj na oczy położę Anastazję, dawno jej nie nakładałam, no bo wiecie, przez 2 tygodnie w pracy używałam różnych cieni. Oczywiście, słuchajcie, jak zwykle największą furorę zrobił Glam Shop, nie? Żeby nie było. Oprócz tego, tego Glam Shopu, dziewczyny zauważyły, ogólnie zauważyły, jakby to powiedzieć, ja tak nie uważam. One mówiły, że mam talent do malowania. Ja osobiście uważam, że talentu takowego nie posiadam. Ponieważ, no nie posiadam, nie mam żadnych kursów, nie mam nic. Ja uważam, że jeżeli kosmetyk jest dobry, to z dobrego kosmetyku każda nieumiejętnie malująca się dziewczyna wyczaruje naprawdę ładny makijaż. No nie oszukujmy się, Glam Shop położysz palcem i jest pięknie. Więc ja tak uważam. No ale one twierdzą inaczej, no i niech żyją sobie w tej swojej nieświadomości. Dobra. Maluję się i zmykam. Mówię, na miasto muszę lecieć, czmychnąć. Tak, i odezwę się do Was później, żeby Was też tak nie zanudzić. Także trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa! To Wam pokażę najpierw Empik. Kupiłam tutaj synowi pędzelki na plastykę. Słuchajcie. Różnej grubości pędzelki. Jeszcze jeden gruby ma, więc spoko. Taki, cyrkiel. Bo syn sobie wziął ten na kredkę, a ten jest lepszy, stwierdził. To jest do kalendarza adwentowego. I 2 takie płyty DVD. Będziemy oglądać w weekend. Więc tak to się prezentuje. Tak, to jest Empik. Zaszłam do natury, kupiłam taki do prezentu, bo prezent zaraz Wam pokażę, taki błyszczyk do ust, olejek, taka olejek rozświetlający mgiełka do ciała, na prezent dla koleżanki i torebka. Po drodze jak szłam, znalazłam takie szale i słuchajcie, ten mi się podoba. A koleżance jako prezent wręczę czarno-biały. Też taki właśnie z tym wzorkiem Louis Vuitton chyba to jest. Taka, wiecie, podróbeczka. Ale bardzo ładnie wygląda. I wcale jakoś super to tanie nie było. Więc będą te kosmetyki. Tutaj, tu. Kosmetyki, szal i jeszcze jedną rzecz mam, ale Wam nie mogę pokazać, bo to jest taka bardziej prywatna rzecz. Więc tak, wydaje mi się, że 4 rzeczy są spoko jako prezent. Tutaj bieliznę sobie wzięłam, ale bieliznę nie będę Wam pokazywała, bo bez sensu. I czekajcie, jeszcze byłam dzisiaj w czym? W Dilzie. Dobra. I w Dilzie mam tak, kapsułki Persil. Nie pamiętam, ile kosztowały. Niestety. Trufle.
Wzięłam trufle do kawy, jak była koleżanka, ale zapomniałam je wyjąć. No i wzięłam dwie paczki, bo były po 7 zł i tak jedne dla nas do kawy miało być, a drugie do prezentu, więc jeszcze trufle będą w prezenciku. Maty w zapasie sobie wzięłam w razie co, lepiej żeby były, niżeli miałoby ich nie być. O, już wiem co mam tutaj fajnego. Już widzę. I teraz tak. Taki popcorn dla syna wzięłam. Z Werther's Original polane. Dwie przekąski dla Lucindy. Gdzieś tu jest. Jest tu napisane ile to ma? Nie jest. Tutaj patrzę, słuchajcie, na procenty. Ale bym musiała poczytać. No ale dobra. Dwie dynki wzięłam po 8 zł. O takie. Bardzo ładne. I było po 8 zylka. I moje ukochane Oshi, duże. Proszę bardzo. Tu jest, ile tu jest? To jest, jaki to jest? Litr 100. Dobra, takie cudo. Winogronowy. Dobra. I jeszcze w dylizie taki wieniec. I go powiesiłam sobie tutaj, wiecie, przy wejściu do kuchni. W dylizie jeszcze dla syna kupiłam taką dynię i ona tam w środku ma, wiecie, takie LEDy, więc będzie się świecić. I takiego kościotrupa. I on chyba też w nocy się świeci, także... Także takie dwie ozdoby na jesień do pokoju dziecka. I akcja przesadzanie trwa. Ale... Ale to jeszcze trochę potrwa, bo jeszcze parę kwiatków mi zostało. A później zupka. Zrobię zupkę. A na końcu pazury zostawię. Pościel skory. Jaśki też dokupiłam, parę jaśków. Ogólnie wygląda pościel tak. I ona jest dwustronna. I ja za nią zapłaciłam jakieś 90 zł, 80, choć była w promocji ogólnie, bo normalnie chyba 120 albo 140 kosztowała. I najlepsze jest to, że ja szukałam po prostu pościeli skory, bo ja kupiłam parę kompletów i nie chodziło o wzór. Ale jak zobaczyłam, że jest jesienny i jeszcze do tego w promocji, ja biorę bez żadnego zastanowienia. I tak, jest jasny, biały i brązowy. Także taka jest moja i pokażę Wam jeszcze syna. Syna jest taka bardziej... No już tutaj położył swoje gadżety. Kolorowa, taka wiecie co? Nawet bym powiedziała, gdyby nie to, że te kolory są takie wyraziste, to takie lata 90, co nie? Ale... Uwielbiam ten wzór i tak fajnie się pod nim będzie spało. No dzisiaj pierwsza nasza noc pod korową pościelą, ale chodzi mi o to, że jak pamiętam, jak u cioci czy coś, to właśnie pod tą korową najlepiej się śpi. Także jestem zachwycona, że ją mam. W sumie też jest trochę jesienna, bo jest dużo żółtego, zielonego, pomarańczowego. Listki też tu są, także spoko. No, czas na obiad. Dzisiaj mój obiad jest taki... Taki se, słuchajcie, dużo warzyw, twaróg wędzony i powiem Wam, że twaróg wędzony to odkrycie roku moje. Jest przepyszny, jest papryka, jest cebula, jest kawałek kiełbaski, bo miałam ochotę, awokado, dużo pomidora właśnie, łyżka taka majonezu rozciapana i co? Bo syn ma, miał na porcję jeszcze swoje ukochane spaghetti. No. I on będzie miał spaghetti, a ja sobie zrobiłam takie coś na szybkiego. Jutro będą schabowe, już mięso przyprawiłam, także spoko. I jak zjem, to myślę, zrobię sobie małą kawkę i chyba, nie wiem, czy zupa, czy paznokcie najpierw. Zobaczymy. Teraz czas na zupę z dyni. Zupy krem zazwyczaj robię w ten sam sposób. Wiecie, wszystkie warzywka tutaj sobie smażę
troszeczkę przesmażam. Później zalewam to wodą, dodaję kostkę rosołową albo bulion. Gotuje to się razem. Długo dosyć, żeby to zmiękło, żeby łatwo się wyblendowało. Wiecie, jak o co chodzi. No i przyprawiam do smaku. Także to taki bardzo prosty przepis na zupę dyniową. Jest tu marchewka, seler, cytruszka, por, no i oczywiście dynia. Podsmażam tylko tyle tej dyni, czyli tak jakby połówkę. A mam dwie małe Hokkaido. Hokkaido nie trzeba obierać ze skórki, żeby zrobić zupę. No żeby w ogóle ją zjeść, a może tak. Więc no tak to wygląda. A zaraz Wam pokażę, jakie dodaję do niej przyprawy. Drodzy, i to są przyprawy, które ja używam, czyli gałka muszkatołowa, imbir, kurkuma, pieprz mutkowany, no wiecie, czosnekowe masło, bo nie mam zwykłego masła, po prostu takie dam i ono jest takie fajne, nie za bardzo czosnkowane, takie wiecie o co chodzi. Więc połówka na pewno poleci do zupy i czosnek. Ale oprócz tego zastanawiam się, czy nie dodać goździka albo kardamonu, ale nad tym się zastanawiam. No i na koniec do tej zupki, która w tej chwili prezentuje się tak, dodam sól i śmietanę, ale to dopiero po zblendowaniu. Dzień drugi, ponieważ wiecie, jest takie przysłowie, nie? Jak coś planujesz, powiedz to Bogu. Jak nie chcesz, żeby ci wyszły plany, powiedz Bogu. Coś takiego było. A więc wczoraj przyszła koleżanka, była u mnie 2 godziny, więc nie zdążyłam wszystkiego zrobić. Więc tak, dzisiaj blenduję zupę. Jestem w trakcie robienia paznokci. Muszę sobie kolor na to teraz narzucić jakiś, tylko nie wiem co. A w międzyczasie... O, jaki syf! W międzyczasie w kubeczku dyniowym cappuccino takie. Słuchajcie, no... kokosowe cappuccino. Dla mnie smakuje jak zwykłe cappuccino i tu coś słodkiego do kawy, bo mam ochotę. Dawno nie miałam ochoty na słodycze, ale dzisiaj mam. Znaczy ja wiem dlaczego. Jestem blisko, więc też i ochota na słodkie się pojawia. Długo myślałam, jakie kolory. Doszłam do wniosku, że takie jesienne. Tak się prezentują. Taki błysk będzie. To też było kiedyś w serii jesiennej albo czekoladowej. Nie pamiętam teraz. Ale też piękny, piękny taki błysk, dodatek do koloru. No słuchaj, te pazurki są takie. O, co to jest? Nie. Coś sobie tu zrobiłam. A, wydubałam sobie widocznie. Dobra, tak wyglądają moje pazurki. Druga ręka trochę inaczej. Inaczej kolorystycznie. W innej kolejności są kolory. Tutaj takie, tutaj takie. I tak to wygląda. Tak wyglądają te kolory w opakowaniu. Mam położony ten matowy top, dlatego te drobinki są takie, a nie inne. Nie są takie bardzo świecące, tylko takie wygaszone są. Ale właśnie o taki efekt mi chodziło. I o to, żeby były na paznokciach kolory jesieni. Także są. Wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo. I teraz sprzątam i idę dokończyć zupę i szykować obiad. Teraz gotuję pomidorową na poniedziałek, wtorek i środę, ponieważ w poniedziałek i wtorek kończę o godzinie 19, więc przed 20 będę w domu, a młody no nie będzie do 20 czekać, aż mama przyjedzie i gotuje mu obiad, więc gotuję pomidorową i będzie sobie po prostu chłopak odgrzewał sam. W mikrofali, tak, mamy mikrofalówkę. Wiele lat się broniłam przed nią, no ale teraz jest taka sytuacja, jaka jest. No i wiecie, życie zweryfikowało, że jednak nabyliśmy mikrofalówkę.
Dobrze, ojej, rozmazane. Dzisiaj na obiad. Ja mam bataty. Syn ma ziemniaczki. Tutaj stanowisko przygotowane na schabowe, które moczyły się w takich przyprawach, wiecie, pieprz, Maggi. Kurczę, ja coś jeszcze tutaj dawałam, nie pamiętam, no ale tam kotleciki i do tych kotlecików będzie taka ćwikła z chrzanem dla mnie, a dla syna zwykłe buraczki tarte, także dzisiaj taki obiadek. To, co mi nadmiar zostanie, to może zamrożę. Podejrzewam, że ze dwa kotlety na pewno będą w nadmiarze. Ja je zamrożę i po prostu w tygodniu obiorę parę ziemniaczków i syn będzie miał obiad. Także spoko, mi się wydaje.